Halo, halo, dzień dobry, z tej strony pomidorowy.pl i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Crash Bandicoot 3 Warped. Albo w sumie źle się określiłem, ponieważ w kolejnej sesji z Crash Bandicoot 3 Warped. Więc dobra, moi kochani, co ja tutaj mogę wam powiedzieć? Poprzednim razem, w poprzedniej sesji nagraniowej, przeszliśmy pierwsze 3 Warp Roomy. Tutaj przy okazji wam po raz ostatni pokażę, że praktycznie mamy prawie wszystko zebrane. Prawie. Ponieważ brakuje nam tutaj klejnocika, do którego zaraz przejdziemy, bo zanim ruszymy na czwarty Warp Room, to warto byłoby oczyścić sobie poziomy, które możemy już teraz zrobić na 100%, a tego trochę jest. Tutaj przy okazji też wam pokażę moje osiągi, które osiągnąłem. Hehehe, jakkolwiek to brzmi. Trochę tych reliktów platynowych i złotych jest. Zresztą zaraz wam pokażę, że platyn jest troszeczkę więcej niż złotych. Ale tak, pokonaliśmy również Dingo Dyla oraz doktora Nefariusa Trupiego, czyli człowieka odpowiedzialnego za Time Twister, czyli miejsce, w którym teraz właściwie jesteśmy, gdzie schodzimy sobie z portalu do portalu. I jedyne co on powiedział, to że jego czas się skończył, bla 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 bla. Cortex i Uka zaczęli panikować, no i coś tam gadali o anomaliach czasowych, które w zasadzie nie mają miejsca nawet, więc tja. I tak wygląda chwilowo nasz stan gry. 10 platyn, 7 goldów i mamy połowę gry już za sobą. Tak więc czas na backtracking do poziomu Boneyard. Więc zobaczymy się na miejscu. No dobrze, moi drodzy, zbliżamy się do miejsca zbrodni i teraz, ponieważ zdobyliśmy klejnot czerwony w Deep Trouble, możemy teraz dostać się do tej sekcji, która będzie na nas czekać. I pamiętacie, jak wspominałem o stalowym checkpoincie? Właśnie po raz pierwszy on tutaj debiutuje. Gdzie pierwotnie miał zadebiutować w normalnej części poziomu, a debiutuje w tej bardzo super, super innej części poziomu. No ale cóż, charakteryzacja, a raczej ta sceneria. Co ja w sumie gadam, ja pierdzielę. Ale mi się, że tak powiem, mózg zresetował. W dużym skrócie, ta specjalna sekcja czerwonego klejnociku polega na tym, że jest więcej tych takich gejzerów. W zasadzie to takich w sumie malutkich mini wulkanów i tych właśnie gejzerów tutaj. I spoiler alert, ale gejzery, te właśnie tutaj, które widzicie z parą wodną, po raz pierwszy zadebiutowały właśnie w Boneyard, a nie w Dynamite. Ponieważ no technicznie można by powiedzieć, że po raz pierwszy tutaj zadebiutowały, bo jednak nie mieliśmy co prawda na początku czerwonego klejnocika, ale wiecie jak to jest. Okej. Mamy to. Udało się. Mamy to. Nice. No i wygrani możemy już śmiało opuszczać pierwszy Warp Room, ponieważ nic tu po nas, tak na dobrą sprawę. Zapiszmy sobie w razie co, ponieważ myślę, że warto byłoby zapisać w tym wypadku. Tak w razie W. Gdyby gra postanowiła się skraszować, a uwierzcie mi, Crash bardzo często lubi się kraszować. Ale jeżeli chodzi o tamtą alternatywną ścieżkę Boneyard, w sensie tą ścieżkę czerwonego klejnociku, to mogę tylko od siebie powiedzieć, że za dzieciaka nie miałem jakiegoś super uber problemu z tamtą ścieżką, bo nie sprawiała mi ona jako tako problemu. Wydawało mi się, że była ona nawet całkiem prosta. Była taka prosta w swojej prostocie. No ale dobra, na razie będę tutaj bardziej z wami na luzie gadał, dlatego że pokazuję wam poziomy, które już zdążyliśmy zrobić poprzednim razem. I teraz ten poziom będę mógł wam w pełnej okazałości pokazać, dlatego że tutaj będziemy robili już 100%. Ze względu na to, że udało nam się w poziomie High Time zdobyć purpurowy klejnot, który pozwoli nam otworzyć tamtą ogromną bramę, która była zamknięta. I jestem głupi, dlatego że muzykę mam na 37%, a wolałbym mieć ją na 97%, a efekty dźwiękowe troszeczkę ściszyć, tak na 85%. Bo jednak uważam, że muzyka w tej gierce powinna być troszeczkę głośniej. Tak troszeczkę. Bo bardzo szanuję muzykę z Crasha Trójki
i to była beznadziejna śmierć, nie powiem, że nie, bo chciałem tutaj podwójnym skokiem, wiecie, stanąć na tych żelaznych skrzynkach. No ale się niestety nie udało. Smutek. I mogę z ręką na sercu powiedzieć, że z tą rundą bonusową akurat miałem problem za młodu, ponieważ... O właśnie tutaj z tą skrzynką miałem między innymi problem. Tam jak widzicie jest skrzynka z życiem i... jakby nigdy nie potrafiłem tam wskoczyć, żeby... zdobyć to. O, i taki glitch tutaj czasami jest, że jak TNT szybciej wybuchnie, to owoce łupa nad TNT zostaną, jak nie wiedzieć czemu. Ale w tym wypadku się to nie zdarzyło, bo glitch nie zadziałał. 53 życia, jestem ciekaw, czy dzisiaj wbijemy te magiczne 99 żyć. Mam nadzieję, że tak, ponieważ zanim polecimy jeszcze na czwarty warproom, to wypadałoby wrócić do Hangem High, ponieważ mamy złoty gem. Jaki złoty, żółty gem do zdobycia. To wszystko przez te relikty, kurde. 44. Woo! Dobrze. Teraz mamy checkpoint. Szczerze wam powiem, chyba nie będę jeszcze zbijał tego checkpointu, ponieważ warto byłoby te skrzynki zniszczyć, żeby już po prostu potem nie wracać. Bo tak, tutaj jakbyśmy polecili od razu na lewo, to gra kazałaby ci tutaj praktycznie wrócić ze wszystkimi skrzynkami, a powiem szczerze, że mi się to troszeczkę, tak troszeczkę ociupinkę nie widzi. I dlatego zrobimy tak, że po prostu zniszczymy sobie o. Tylko namierzymy tę skrzynkę. Dobra, i jedziemy z koksem. Teraz wracamy. To będzie bardzo ciekawa droga, że tak powiem, do tyłu. Nie mogę się naprawdę jej doczekać. No i proszę, jesteśmy na miejscu. Teraz lecimy w tę stronę i let's do it, moi kochani, let's do it. Lecimy sobie z tą sekcją. Ta sekcja, przyznam, że za dzieciaka napsuła mi trochę krwi, dlatego że właśnie między innymi przez tą smołę i przez tego typa, bo często jest tak, że ten typ z miotaczem ognia, jak go zaatakujesz spin atakiem, to nie zawsze gra ci zaliczy to, że zaatakowałeś go spin atakiem i po prostu będzie to się ograniczało do tego, że przykro mi, ale spin atak tutaj nie zaimplementował się, co oznacza, że będziesz niestety martwy, bo zostaniesz spalony na śmierć, nie wiedzieć czemu. Dobra, i jeszcze jedna skrzynka, dokładnie tak, 95 i lecimy po prostu już do exitu. Skrzynkę z wykrzyknikiem, jak widzicie, olałem, bo ona by nic ciekawego nam nie odpaliła, poza tymi platformami, które tam były unieruchomione. No dobra, no to skoro jesteśmy z powrotem, to przyszedł czas dostać się do tajnego warproomu, żeby zaliczyć Hangem High. Tak mi się przynajmniej wydaje. Proszę bardzo, tajny warproom jest okraszony właśnie tym oto miejscem. Tak, tą oto platformą, która odblokowuje ci się po zdobyciu 5 reliktów czasowych. I ona nas zabiera pod Time Twister do specjalnego 6 warproomu. Tajnego warproomu, który nazywa się Neo Core System. Tak jak widzicie tutaj po lewej i prawej stronie. I mamy tutaj kolejne 5 poziomów, ale nie łudźcie się, tutaj kryształów żadnych nie będzie. I teraz dowiedzieliśmy się prawdy odnośnie asystentów doktora Neo Cortex. To tak naprawdę są roboty, które są przepoczwarzane w ludzi i są wysyłani do odpowiednich poziomów. Jak na przykład ten robot jest wysyłany do Tomb Time, przepraszam. Ten będzie do Midnight Run. A kolejny gdzie będzie wysyłany? Toad Village i inne tego typu poziomy. No dobra, tu mamy poziom Ski Crazed, którego sobie na razie nie robimy. I lecimy na Hangem High do ścieżki żółtego klejnocika. I w taki oto sposób rozpoczynamy sekcję żółtego klejnocika. To jest alternatywna ścieżka i mogę powiedzieć z ręką na sercu, że dla początkującego będzie ona dosyć trudna. Dlatego, że mamy tutaj naspamione różnych przeciwników, a jak nie przeciwników,
to po prostu mamy dużo skrzynek nitro, które trzeba będzie w bardzo perfekcyjny sposób ominąć. Więc jeżeli nie grałeś w takiego Mirror's Edge'a i nie opanowałeś parkouru, no to przykro mi, ale nie dasz rady. A tak naprawdę to nie ma żadnego obowiązku grania w Mirror's Edge'a, po prostu sobie tak powiedziałem i już. Swoją drogą warto byłoby się zabrać za tą gierkę kiedyś, bo jest kozacka. Co ja mogłem użyć spin ataku, który pozwoliłby mi praktycznie ominąć tamtych typów, albo po prostu inaczej, lepiej wysławiając się, mogłem użyć Death Tornado spin. No ale teraz go użyłem. Death Tornado spin oczywiście zdobywamy po pokonaniu Entropiego, dla osób ciekawych. Bo miałem w sumie tłumaczyć, co zdobywamy po pokonaniu danego bossa. I znowu trzeba będzie tutaj. Widzicie? Łatwo można ominąć tamte skrzynki nitro. I proszę bardzo, żółty klejnocik jest zebrany. Mamy to. Oj! To była po prostu głupota już. To była po prostu głupota. Myślałem, że ja tam doskoczę. Najgorzej! I po raz kolejny jesteśmy z powrotem. Teraz lecimy tutaj i w normalny sposób, jak cywilizowani jamraje, wychodzimy stąd. To by było na tyle, jeżeli chodzi o jakieś backtrackingi na chwilę obecną. Bo tutaj już będziemy mieli wszystko wtedy zrobione. Tak, cały warp room będzie zrobiony ten. To wystarczy, że trzeba będzie teraz wrócić do jeszcze 11 poziomu, bo tam potrzebowaliśmy żółtego klejnocika, ale czy ja chcę to teraz robić? A pozostaje mi jakieś jeszcze inne wyjście, żeby nie zrobić tego? Klejnotów mamy 20, miałbym teraz 22. Dobra, raz kozie śmierć. Let's go. No i dobra, moi drodzy, mamy już 31 na 112 skrzynek i lecimy z koksem. Pewnie się zapytacie, dlaczego tyle skrzynek, skoro przecież na samym początku nie powinienem mieć aż tyle skrzynek zniszczonych. Ale stwierdziłem, że zniszczę sobie te skrzynki tylko i wyłącznie dlatego, że ta ścieżka, którą teraz będziemy robić, jak widzicie, ma skrzynki. I po zaliczeniu tej ścieżki gra teleportuje cię nie do miejsca, gdzie była ta żółta platforma, tylko do miejsca gdzieś z jakieś 20% dalej poziomu. A ja jednak wolę, wiecie, nie cofać się i wolę trochę przechytrzyć zasadę Crasha 2 i tyle w zasadzie. Bo cofanie w tej gierce jest o wiele lepsze niż w Crashu 2, ale jednak wolę, żeby Crash 3 w pewnym stopniu nie brał jakby lekcji od Crasha 2 pod tym względem. Oczywiście stalowe skrzynki. Łatwo je można zniszczyć bodyslamem. Bodyslamem, kurde. I tak, to jest właśnie ten poziom, w którym można by powiedzieć, jeden z pterodaktyli możecie zabrać do tajnego poziomu, zwany jako Aegypus Rex. Ale my sobie tego poziomu w tym let's playu akurat robić nie będziemy, bo będziemy go robili w Insane Trilogy. I zrobiłem to za pierwszym razem, ja pierdzielę, ale ja jestem kozak. Nie, kurde, tam życia były. Fuck. Dobra, trudno się mówi, w Insane Trilogy to się pokaże. Tutaj najwyżej będę grał legit. Znaczy no legit, no po prostu nie będę tego pokazywał i tyle. No to co, lecimy na rundę bonusową. Aj, ten glitch nie wyszedł, kurde. Bo jest możliwy glitch, który, kiedy będziecie właśnie tak biegali sobie w miejscu, to jest możliwe odpalenie się cutscenki, gdzie Triceratops by wyleciał ze swojej jaskini. I jakby to powiedzieć, goniłby nie wiadomo kogo, bo na pewno nie Crasha. Bardzo łatwa runda bonusowa. Tutaj nawet macie różne podpowiedzi przez te takie znaki, że ej, zdobyłeś moc bodyslama, więc użyj tego bodyslama. No i 25 na 25. Teraz biegniemy w miejscu, to może aktywujemy ten glitch. Bo za dzieciaka lubiłem zawsze to robić.
O, udało się. Ale nie, spokojnie. I tak Triceratops będzie nas gonił. Bo, nie wiem, wycofał się w sumie z pościgu i wrócił do swojej dziupli. Dobra, będzie 100%, bo naliczyłem, że tam normalnie 4 skrzynki, a 4 nam brakowało do 112, więc będzie gitara. Ile mamy żyć? 57, dobra. To też jest ładny wynik. No i gitara. Mamy nadrobione wszystkie poziomy z głównych warp roomów. Bo wiecie, tajnego nie liczymy. I 21 minut już na nagraniu. Nie ma to jak zacząć, powiedzmy, odcinek nawet nie od warp roomów tych, które powinno się zrobić. No dobra, czyli praktycznie wszędzie mamy wyczyszczone wszystko. Nic tu po nas już w pozostałych tamtych pierwszych trzech warp roomach. Mamy zrobione je na ultra 100%. I 57% gry. I to mi się bardzo podoba. Więc w razie co sobie zapiszmy i już lećmy z czwartym warp roomem, ponieważ warto byłoby dzisiaj pokazać bad ending. Chyba że uda nam się od razu good ending zrobić, to wtedy bad ending i good ending zobaczylibyście w Ensign. To nawet nie głupi pomysł. To by było całkiem spoko. Ale chyba się nie uda. Dobra, więc zacznijmy może od trochę gorszego poziomu, czyli czas na bye bye blimps. Tutaj będzie oczywiście japońska nazwa Bye Bye Blimps i ten poziom nie ma żadnych ciekawostek. No może poza tym, że sterowiec Coco, którym teraz lata, to jest Coco Wing, ale to o tym już wspominałem wam w pierwszym odcinku z tej serii. Przyznam, że za dzieciaka bardzo nie lubiłem tego poziomu, zwłaszcza nie lubiłem go robić na relikty, ponieważ raz udało mi się w życiu zdobyć tutaj platynkę i to było w momencie, kiedy 3 lata temu robiłem livestream, gdzie praktycznie wszystkie platynki zdobyłem w klasycznym Crashu Trójce. I uwierzcie mi, to była kurde jego mać mordęga. Szczególnie w tym poziomie. Bo w tym poziomie trzeba obrać taką taktykę, żeby zniszczyć wszystkie sterowce w przeciągu tam bodajże 53 sekund, coś takiego. A uwierzcie mi, czas leci i leci. I dlatego The Wrath of Cortex trochę lepiej te poziomy zrobił, bo tu przynajmniej w The Wrath of Cortex są skrzynki, które, wiecie, czas ci spowalniają. Znaczy spowalniają, no zatrzymują, mrożą ci czas. A w tej gierce tego nie ma i to jest jedyna pozytywna cecha The Wrath of Cortex, jeżeli chodzi o to. Bo tutaj niestety jest to wielkie niedopatrzenie, niedomówienie i wszystko naraz. Ale hej, może uda mi się 60 żyć zdobyć, kto wie? Hehe, spróbujmy. Tja, udało się, normalnie, od buta gościu. I już przy okazji mamy, powiedzmy 100%. Ale wiecie co? Chyba zrobię cięcie i wlecę tutaj szybko relikt zrobić. Bo wtedy byśmy mogli zdobyć od razu 20 reliktów i zrobić inny poziom, który wymagałby w sumie przejścia na 100%. I to myślę, że nie byłby w sumie głupi pomysł, tak więc dajcie mi sekundkę, ja za chwilę do was wracam. I zrobię to szybko, może na jakiegoś złotego relikta czy coś. Ludzie, wy to widzicie? Ludzie, wy to widzicie? Ja pierdzielę, o kurde, ty platynowy relikt mi się udało tu zdobyć. What the fuck? Ta, musiałem poprawić ten szafirowy... tą szafirową porażkę, ale kurde, udało się, Jezus Maria, ale ja się cieszę. Aż pójdę zapisać, nie? Bo to kurde musi być uwiecznione. Że na Let's Play udało mi się tutaj platynowy relikt zdobyć, ja cię sunę. Kurde, ale fajnie. O Jezu, przepraszam, że uderzyłem w pop filtr. Nice. Podoba mi się to. Oj, mi się bardzo to podoba. No dobra, to skoro pierwszy poziom mamy z głowy, to przyszedł czas na kolejny trochę gorszy poziom. Tell No Tales. Let's do it.
Tutaj będzie oczywiście japońska nazwa. No i ten poziom nie ma jako tako żadnych ciekawostek. Może poza tym, że kiedy zagracie w Crash Bandicoot 3 Demo, wpisując kod w Spyro 1 na Crash 3 Demo, to jest jedyny poziom grywalny. I tyle w zasadzie, co chciałem powiedzieć, bo się pojawia w demówce. I swoją drogą mamy 65 żyć i to jest nie dlatego, że poszedłem sobie grindować życia, tylko robiąc czasówkę w poziomie Bye Bye Blimps i wielu podobnym takim poziomom, czyli tym poziomom samolotowym, to w zasadzie możesz normalnie życia zdobyć ze skrzynek z apteczką. Więc dla osób, które chcą niszczyć skrzynki, to droga wolna w zasadzie. Możecie śmiało to robić. I tam są w sumie trzy życia, które da się zdobyć. Bo jest szparka, dzięki której możecie tam wpłynąć. Ale ja niestety dokładnie nie pamiętam, więc może jak mi się uda przypadkowo zeksplorować poziom, to wtedy wam zademonstruję, jak zdobyć te trzy życia. Bo za młodu całkiem przypadkowo zdobyłem te trzy życia. Bo serio, jak byłem młody, mając 6 lat, to nawet nie musiałem wchodzić w internet, no bo nawet wtedy internetu nie miałem, więc taka XD trochę. Ale odkryłem to całkiem przypadkowo i w sumie byłem z tego zadowolony, że w wieku 6 lat odkryłem ten glitch. Znaczy w sumie, co ja gadam, co to jest za glitch? To jest po prostu easter egg. Dobra, nawet nie easter egg, to jest po prostu szparka. I jest jedno tutaj skubane życie, które jest pod wodą. Ciekawe, czy uda mi się je zdobyć. Nie wiem, czy nawet chcę próbować, ale no, w sumie życia warto zbierać, więc... Ech, niech będzie. Spróbujmy, może się tak bardziej rozpędźmy. Dobra, jeszcze dwie próby. Jak za trzecim razem się nie uda, to walimy to życie na sukę. Prawie było, bo byłem pod wodą. Dobra, udało się za trzecim razem. Swoją drogą, The Wrath of Cortex jedną, naprawdę jedyną rzecz dobrze zrobił, a mianowicie to, że kiedy gramy Coco, to faktycznie są główki Coco do zebrania, a nie główki Crasha. I wiecie, to jest takie przyczepianie się w sumie o detal, ale ten detal jednak troszeczkę robi furorę w moim odczuciu. I przynajmniej lepiej wygląda ten detal w The Wrath of Cortex niż w tej gierce. Co ciężko mi jest przyznać, bo sami wiecie, jaki mam stosunek do The Wrath of Cortex. Nie mówię, że to jest najgorsza gra z serii, ale przez to, że jest takim plagiatem Crasha Trójki, to... To po prostu ciężko mi jest tę gierkę jakby zachwalać w niebo głosy. Ale zanim polecimy do przodu, warto byłoby się cofnąć, ponieważ omijamy skrzynki. A nikt nie lubi chyba skrzynek omijać. Chyba, że ktoś tutaj taki jest, no to wtedy jak ktoś taki jest na tej scenie, to z miejsca przyznam tej osobie 15 punktów dla Gryffindoru. Dobra, jednak nie możemy inaczej popłynąć. Albo? Czekajcie, nie, możemy chyba jeszcze inaczej popłynąć. Nie możemy, sorry, pomyliłem się. Tego poziomu trochę nie pamiętam już pod tym względem. Dawno grałem w Telltale Tales i w Crasha Trójkę, więc mam pewne zaniki pamięci, jeżeli chodzi o ten poziom. Może to nawet i lepiej, bo te gorsze poziomy w sumie staram się zapomnieć. Ja nie lubię bardzo robić poziomów Coco na relikty. Tak samo jak i na te 100%. Bo to przynajmniej ja uważam, że to jest droga przez mękę, ból i cierpienie. Takie jest moje zdanie w tej kwestii. No, musicie się z nim zgadzać oczywiście. Tutaj jest życie. 69. Ohohohoho. Już się zaraz tutaj śmieszki na kanale odpalą. 69. Haha, bo wiecie, co to jest za numerek. To jest szybki numerek. Tak, moi drodzy, tak. Kurde, w bombę wleciałem.
Dobra, to może poszukajmy teraz drogi do tamtych skrzynek, żeby już nie pitolić się w tańcu. Ja już wiem, jak tam dopłynąć do tych skrzynek. Ja po prostu głąb jestem. Ja po prostu głąb jestem. Przecież kurde, oczywiste jest to, że mogłem tutaj przepłynąć. No właśnie. Tutaj będzie zaraz ta szpara, żeby te życia zdobyć. O, i przy okazji nadrobiłem sobie te żyćka moje. Szukamy teraz szpary. A jak nie szpary, to jeszcze skrzynek. A potem szpary poszukamy. No, dawaj. Szpara, szpara, szpara. O, widzicie? Udało nam się wpłynąć tutaj. Ha, ha, ha. Co to za dodatkowe życie dla mnie? Ha, ha, ha. Proszę bardzo. Łatwo można ogarnąć, gdzie to jest, bo jest taki dosyć spory odstęp między tymi bojami blokującymi. A teraz możemy już robić legit poziom, bo tam na samym końcu zdobędziemy klejnot. I może od razu czasówkę pierdykniemy, żeby już mieć 19 relikt, bo kiedy będziemy mieli 20, to wtedy będziemy mogli już ruszyć na alternatywną ścieżkę do jednego poziomu, który jest w tym warp roomie. Bo nie będziemy mogli go of course zrobić na 100%, ponieważ jak zwykle są powody. Powody na skalę światową, że tak powiem. I zobaczymy co i jak. Ale niestety na chwilę obecną trzeba zrobić teraz cięcie. Bo wiecie, trzeba zdobyć skrzynki i takie tam duperele. O proszę, gdzieś zgubiłem dwie skrzynki. O cię sunę, kurde, najgorzej. Aj. No dobra, trudno się mówi, to najwyżej klejnot do tego poziomu zdobędę już poza anteną, bo szczerze powiedziawszy nie chce mi się, wolałbym teraz szybko relikt tutaj zrobić, więc póki mam czas, póki mam możliwość, szybki relikt i zaraz wracamy do legitnego przechodzenia. Okej, moi drodzy, jestem z wami z powrotem i już wiem, gdzie były te dwie skrzynki. Ta, na samym początku na lewo trzeba, tam były dwie takie skrzynki. Dobra, zapiszę sobie w razie co. Bo serio, nie widzi mi się telną tej przechodzić drugi raz. Oj, nie, 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 nie. Nie będę przechodził tego drugi raz, nie ma mowy. W sensie na relikt oczywiście. Telltale za bardzo zsiepałe, żeby kurde przechodzić to na ten drugi raz. Dobra, to dwa poziomy mamy zrobione. Więc czas na Future Frenzy.